Szansa ugotować szympansa. Hej, witajcie po długiej przerwie na kanale Byle do Maja. Nie umarłem, żyję, mam się coraz lepiej, więc myślę, że to dobry moment, żeby wrócić na YouTube. Poprzedni odcinek był nagrywany z Martą w maju, więc było mnie też trochę więcej, ale nic straconego. Mam nadzieję, że nie będę się zacinać, ale jeżeli tak będzie, to wybaczcie. Przerwa też na pewno podskutkuje w tym, że moje wypowiedzi mogą być nieskładne, ale postaram się jednak przekładać swoje myśli na słowa dosyć poprawnie. No cóż, przed nami trzy piosenki, a właściwie start sezonu związanego z Eurowizją Junior w Paryżu w tym roku. Przyznam się szczerze, że nie tylko ta przerwa, ale też może fakt, że pierwszy raz od 3 lat nie odbywa się Eurowizja Junior w Polsce, sprawiło, że moje zainteresowanie tym konkursem ponownie trochę spadło, ale może to się zmieni. Przed nami 19 utworów, więc sporo. 3 dzisiaj poznamy i będą to już. I będą to utwory. Zaczyna się. I będą to utwory z Holandii, z Niemiec i z Polski. I zaczniemy od Niemiec. I utwór jest też związany mocno ze sloganem, czyli Imagine. Piosenka nosi utwór Imagine Us i zaśpiewa ją Pauline. I co piszą o Pauline na oficjalnej stronie? Piszą, że ma 12 lat. Gra na pianinie, na drums, na bębnach i bardzo lubi grać w teatrze, chyba. No i powygrywała różne nagrody, zobaczymy jak pójdzie jej na Eurowizji Junior, czy tam coś wygra. No, ma szansę być wyżej niż jej poprzedniczka, ale ma też szansę być niżej, no bo jednak państw jest więcej. Pauline, Imagine Us, Niemcy, Eurowizja Junior 2021, let's go! Okej, okay, już teraz wiem, czemu niemiecki jest takim przeszywającym językiem. Przeraża mnie jej twarz. Wunderbar. Nie przesadzałbym z tym określeniem. Jezu, jaki szał. Aczkolwiek bardziej to przypomina jakiś konkurs szkolny. I utwór sobie tam pasuje. Ma dosyć taki mięsisty głos i to mi się podoba. Muszę znajdować plusy, tak? W każdym z tych występów, bo to są jednak dzieci. Nie mogę być zbyt krytyczny. No to rapuje. Boję się patrzeć jej w oczy, trochę jak w oczy bazyliszka. Mogę zastygnąć w miejscu. Może jakby się mniej ruszała, to by zrobiła większe show wokalnie. No właśnie. Ogólnie podoba mi się melodia. I refren, właśnie to Imagine Us, śpiewane mimo, że 5 razy pod rząd. Znajduje plusy, tak? Okej? Okay? Nie osądzajcie. Okej. Okay. No nie zaczęliśmy z wysokiego C, ale też wydaje mi się, że to może być jeden z tych takich utworów, które na początku nie są zauważane, a później nagle dzieją się dziwne rzeczy i może tak będzie też w przypadku Imagine Us. Jakiś tam potencjał jest, ale ciężko jakby, wiecie, nie, jak jest węgiel, ale nie Roxana, tylko węgiel i można oszlifować diament, wydobyć z niego diament, oszlifować go. To jesteśmy na etapie dopiero, wiecie, samej rudy węgla, a to dopiero... Czy ja dobrze mówię? Nieważne, wiecie, jesteśmy na samym początku drogi szlifowania tego potencjału, a właściwie wydobywania go. I ta piosenka jest bardzo skoczna, bardzo w sumie przyjemna melodia. No tekst ciężko zapytać, bo nie znam niemieckiego, ale Imagine Us się no, dostaje do główki. I myślę, że może to jednak być ten utwór, który nas zaskoczy, jednak też nie zdziwi mnie zupełnie odwrotna rzeczywistość, czyli jeżeli to skończy na samym dnie.
Ciężko mi oceniać ten utwór, ale wydaje mi się, że bardziej mnie chwycił już na samym początku niż Stronger Than You, With You. Zawsze mylę ten tytuł. Moja ocena dla Niemiec to punktów takie 5. 5 z plusikiem nawet. Dał 5,5. No. Nie ma takiej skali u mnie, więc wiecie, musimy te pół tak tylko w pamięci mieć. No cóż, Niemcy za nami. Przed nami Holandia, czyli tegoroczny gospodarz dużej Eurowizji. I tutaj dopiero to się dzieją rzeczy. Muszę sobie zajrzeć ponownie na stronę internetową Eurovision, Junior Eurovision.tv. I Holandię reprezentować będzie 14-letnia Ayana, która zaśpiewa piosenkę. Jakby było mało tego, że ja nie potrafię wypowiadać słów w wielu językach, to jeszcze mam teraz powiedzieć coś po japońsku. I z pewnością zrobię to źle. Mata sugu ojnie? Ojnie! When I see you again. Takie jest tłumaczenie tego tytułu, czyli kiedy znowu cię zobaczę. I piosenka opowiada o tym, że Ayana tęskni bardzo za swoją jakby drugą ojczyzną, czyli za Japonią, bo nie widziała swoich bliskich i bardzo za nimi tęskni. Czyli taka ciepłoduszna, jest takie słowo, ballada. Na to wychodzi, tak też piszą, że będzie to piosenka wolniejsza. So, sprawdźmy. No od początku już zarażamy japońską kulturą, a ja lubię akurat, muszę przyznać, rejony Dalekiego Wschodu, więc trochę to mi pasuje. Buduje się pod refren, a jaki będzie refren? O, Mata Sunua One, to nie było tak daleko od mojej wersji. To był refren? Ja myślałem, że się dopiero buduje do niego. Trochę płaskie. Trochę mi nie pasuje taniec tych tancerek. Jest chyba zbyt dynamiczny do takiej piosenki, ale... Zaczynam się czepiać. Znajdź pozytyw. Ładnie wygląda. Wow! Key change! Standardowy chwyt eurowizyjny. Trochę to jest tak... Jakby to była piosenka z bajki Disneya i ktoś za kimś tęskni, po prostu. Wyjęte z filmu. Brawa dla Holandii, że nie wysyłają kolejny rok z rzędu taniej popowej piosenki. Aczkolwiek poprzednie tak czy siak lubiłem mimo wszystko po czasie. Kolejny raz się nie przekonuję do Holandii po pierwszym przesłuchaniu i mam tutaj takie ogromne wrażenie właśnie, jak wspomniałem przed chwilą, że jest to po prostu wyjęta piosenka ze sceny w jakiejś bajce Disneya, w której ktoś za kimś tęskni, są przebitki, jak byli razem, a ten siedzi w oknie, pada deszcz, on siedzi i tęskni, płacze i w ogóle. Wiecie, o co chodzi? Nie przekonała mnie ta piosenka. Znudziła mnie trochę. Czekałem, liczyłem na to, że się rozwinie. Sam zresztą no, podkreśliłem, że no, buduje się tutaj coś. A się okazało, jak się zbudowało, tak szybko klapło o ziemię. Więc troszkę Holandia tutaj moje serce smuci, że jakby nie oglądałem preselekcji i nie znam piosenek, ale powiedzcie, czy to było najlepsze rzeczywiście? Trochę żal tej Holandii. Ale dzisiaj mam takie dobre serce. Moja ocena dla niej to jest takie... No dam 4. 4, myślałem na 3, ale dam 4, ponieważ lubię Daleki Wschód, więc taki plus 1 ode mnie, tak wiecie, tak. No to nigdy nie są jakby obiektywne oceny, to zawsze jest trochę subiektywizm, jakby nie było. Trochę. Zawsze jest to subiektywne, co mi się podoba, a co nie. Jestem się dziwnie rozgadany. Zobaczymy, jak to się skończy, bo przed nami piosenka polskiej reprezentantki, czyli Sary Egu James. Cóż mogę powiedzieć o naszych cudownych preselekcjach? Szansa na sukces. Po co one komu były potrzebne jak nóż do zupy? Szkoda mi tylko tych wszystkich dzieciaków, które poszły do tego programu, mając jakby nie patrzeć nadzieję na to, że im się uda.
A jakby wiedząc, z kim muszą wejść w szranki, no to raczej ta nadzieja bardzo szybko umarła. Nie wiem, czy były potrzebne te preselekcje. Nawet nieważne już, czy były ustawione, czy nie były ustawione. Kwestia tutaj indywidualna, niech każdy to oceni w swoim zakresie. Niemniej jednak, nawet gdyby tam, wiecie, cokolwiek się nie wydarzyło, to Sara i tak by wygrała tę preselekcję, ponieważ rzeczywiście jest poziom, dwa poziomy nawet wyżej wokalnie od reszty. Jest bardzo uzdolniona, ma świetny głos, świetnie się jej słucha na żywo. Bardzo panuje nad swoim głosem zresztą. I też wiele osób zauważyło, i ja też, że ona bardzo podobnie mówi i śpiewa do Vicky Gabor. Tylko właśnie to jest ta różnica, że Vicky Gabor pozwala sobie na więcej takich właśnie ozdobników, bardziej ryzykuje, mam wrażenie. Natomiast Sara wydaje się być bardziej opanowana, bardziej skupiona, lepiej kontroluje swój głos, mniej jakby właśnie uderza gdzieś tam wyżej, żeby czasami nie zabłądzić. Ale to każdy ma swoją technikę, swoją dojrzałość i każdy śpiewa jak lubi. Ja bardzo lubię słuchać Vicky Gabor. Do Sary no nie mam jeszcze jakby doświadczenia na zasadzie takiej, żebym słuchał wiele jej wykonań. Słyszałem tylko te wykonanie z The Voice of Poland, Anyone. No i oczywiście słyszałem też piosenkę Somebody. To nie jest tajemnica, że słyszałem ten utwór, ponieważ oglądałem Szansa na sukces, więc moja ocena będzie tak naprawdę nie pierwszego przesłuchania, aczkolwiek oprócz przesłuchania tego w Szansie na sukces i raz w wersji studyjnej nie słuchałem tego do tej pory, więc w sumie nie pamiętam już dobrze tego utworu. Proszę usłysz mój głos, zaczekam, choć zamienić się z tym. A, i chciałem powiedzieć, że będę słuchać w wersji studyjnej, ale będzie obrazek z Szansy na sukces, żeby było tak ciekawie. Ona ma tak magiczny ten głos. Nawet w wersji studyjnej ona potrafi czarować już od pierwszych dźwięków. Bardzo lubię, jak jest przejście z angielskiego do polskiego i jest to tak fajnie zaznaczone w melodii. Fajne podbicie z chórem. Dosyć radiowa piosenka. Jej się tak przyjemnie słucha, że nie chce się odzywać nawet, żeby sobie nie psuć przyjemności. O, i znowu ta zmiana fajna, tak cyk! I nowy język. W ogóle fajnie, bo to taki trochę jakby hymn przyjaźni, można by powiedzieć. Tu mogę pochwalić panów autorów. I też chwytliwy refren. Super. O, i tu musi być drugi dźwięk. I oby na żywo tak było. Bo to jest wręcz aż krzyczy. Pokaż, co potrafisz w tym momencie. Wiadomo, że chwytliwe, bo po polsku mi się tak wydaje. Ale mimo wszystko, to ten utwór ma potencjał i to spory. Myślę, że możemy być po raz kolejny bardzo dumni z naszych reprezentantów na Eurowizji Junior. I nie inaczej jest z Sarą, która raz, że świetnie śpiewa, no oh my god. Kto by nie mógł jej pozazdrościć takiego głosu, takiej skali i w ogóle. Natomiast sam utwór, bo to no, utwór też jest bardzo ważny, jakby nie patrzeć, to jest konkurs piosenki. Piosenka bardzo chwytliwa, radiowa. Myślę, że jest taka dosyć przyjemna, radosna, lekko strawna. Nie jest ciężka. Wydawało mi się, że I'll Be Standing było ciężkie mimo wszystko, a tu właśnie jest taka lekkość w tym wszystkim, bo też jest lekkość w odbiorze, bo Sara to sprawia, że jest takie proste i nie przytłaczające. O to mi chodziło. Moje pierwsze skojarzenie było takie, że ta piosenka by pasowała trochę bardziej na Common Song, czyli na ten utwór, który wykonują wszyscy uczestnicy podczas Eurowizji Junior, bo to ma taki vibe po prostu. Ten utwór mi się podoba i muszę przyznać, że mogę nie być może do końca obiektywny, bo to Polska, ale zawsze by mi się wydawało, że jednak jestem szczery w tej opinii. Jeżeli mi się coś podoba, to oceniam to wysoko. Moja ocena to jest punktów 10. Lubię. A wy? No właśnie, czy wy lubicie piosenkę polską? I pozostałe oczywiście, nie zapominajmy o piosenkach Niemiec i Holandii. Co sądzicie na temat tych utworów? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, nawet jeżeli to będą same oceny, chętnie poczytam.
Brakowało mi was bardzo, więc tym bardziej zachęcam was do opinii. I było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Do kolejnego odcinka Brodomaja. Cześć! I wtedy przyszedł...